Ja mogę tylko powiedzieć, że zarówno pani premier Szydło się zapisała w historii Polski bardzo dobrze i tego nikt jej nie obierze. Taki pan premier Morawiecki też już zdążył uczynić to samo. Tak jak mówię, wszelkie takie wskaźniki mówiące o dobrobycie, o tym, jak jest rządzone państwo, są niezwykle pozytywne. Większość z nich jest najlepsza w historii. No, to wtedy tylko dobrze, a nawet najlepiej można oceniać rząd, który doprowadził do takiej sytuacji. Panie proszę, to o ile premier nie powinien oceniać pracy posłów, to posłowie jak najbardziej powinni oceniać pracę premiera. I ja oceniam ją bardzo dobrze. Więc na tym odcinku europejskim chociażby, czy wielkomiejski elektorat, to też miał być ten obszar, na którym Prawo i Sprawiedliwość miało zyskać po tej zmianie szefa rządu. To zadziałało, to... Już się przestraszyłem. Czy zadziałała ta zmiana? Jeżeli chodzi o elektorat wielkomiejski, to nie da się ukryć, że jakiś problem Prawo i Sprawiedliwość ma i on jeszcze wymaga przepracowania. Nie uciekamy od tego. A tego nie wiemy, bo to by trzeba przeprowadzić eksperyment z innym rządem w tym samym czasie, w tych samych wyborach, w tym samym cyklu newsowym. Ale no, tak jak mówię, rząd pana premiera Morawieckiego oceniam bardzo dobrze i samego pana premiera, no też tak jako osobę pełniącą funkcję, no jest na przykład tytanem pracy. Ja też czasem widzę, jak jakąś ważną sprawę do pana premiera mam, to nieraz nawet i w środku nocy ten kontakt jest i natychmiast reaguję. No, każdy życzyłby sobie takiego szefa firmy, takiego szefa urzędu i takiego szefa państwa. Pan premier był zainteresowany komisją śledczą, dopytywał o to, jak ona pracuje, jak ma pracować? Nie, jakoś szczególnie o tym akurat z panem premierem ja osobiście okazji nie miałem rozmawiać, bardziej rozmawialiśmy o tym, co teraz, co w przyszłości. No, w tym sensie trochę wiąże się to z pracami komisji, ale bardziej mówiliśmy o tym, jak polepszyła się ściągalność podatków teraz i co jeszcze można by zrobić, no bo to jest zadanie premiera, jest zarządzanie państwem tu i teraz. A komisja śledcza jest od tego, żeby badać to, co było kiedyś. To jeszcze dopytam właśnie w tej kwestii. Jak duże są możliwości czy zasoby, pole do działania, jeśli chodzi o ściągalność podatku VAT? O ile możemy jeszcze poprawić te wyniki? Oczywiście nigdy i w żadnym kraju tej luki VAT nie udało się ograniczyć do zera. Ona w Polsce już teraz prawdopodobnie, bo to oczywiście na koniec roku podatkowego, kiedy już będą nawet nie na sam koniec, tylko tak gdzieś w kwietniu, kiedy będą pełne dane, będzie można oceniać sytuację w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że już schodzimy poniżej średniej europejskiej. No myślę, że tą naturalną barierą jest bycie jednym z liderów w Europie pod względem ściągalności podatków, więc pewnie jeszcze o kilka procent, licząc do całkowitych wpływów, tą lukę można by domknąć i poprawić. Jeszcze parę, czekamy na pełen efekt i upowszechnienie split payment na przykład chociażby, więc jeszcze parę ruchów tutaj jest do wykonania. I tak tempo tego domykania tej luki jest, powiedziałbym, bezprecedensowe.